ośmiolatek, 8,5 roku, nikotyna, alkohol. To najmłodszy uzależniony podopieczny, z którym pracował Grzegorz Zięba. Ośmiolatek kilka razy w tygodniu wypijał po 3-4 piwa i wypalał kilkanaście papierosów. Problem jednak narasta, bo można tu wnioskować na podstawie tych ilości skierowań, że jednak w placówkach tego typu no brakuje miejsc dla tych młodych ludzi z problemem uzależnienia. Z tego powodu w Pile powstał kolejny stacjonarny oddział terapii. Prowadzi go Stowarzyszenie Monar Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. To jedyne tego typu miejsce w regionie. Na chwilę obecną przyjmujemy pacjentów do 18 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Jest to ośrodek stacjonarny, to znaczy, że dzieciaki mieszkają tutaj przez 24 godziny na dobę. Od 3 do nawet 12 miesięcy. Terapia jest tu dobrowolna. Młody podopieczny może liczyć na profesjonalne wsparcie oraz leczenie. Uczy się także normalnego życia. Widzi tu kolegów, którzy są bardzo podobni do niego. Czasami czy sytuacja rodzinna, życiowa jest bardzo podobna, tak? Gdzieś tam wymienią się tymi doświadczeniami. Jakieś takie poczucie większe bezpieczeństwa, że nie jest sam z tym wszystkim. No i też właśnie pokazanie tej alternatywy. Że można żyć w świecie bez używek. Póki co jest tutaj 10 nastolatków z całej Polski. Terapeuci nie mają złudzeń, że pozostałe 15 miejsc szybko się zapełni. Na terapię w pozostałych ośrodkach czeka się od 3 miesięcy do nawet pół roku. Stowarzyszenie otrzymało lokal na preferencyjnych warunkach od miasta. Ośrodek utrzymuje się tylko z umowy z NFZ. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, ma dobre serce jakiegoś wsparcia nas, to tutaj bardzo chętnie przyjmiemy wszelką pomoc. Potrzeba rzeczy codziennego użytku, w tym mebli, koców, odzieży, sprzętu RTV czy środków czystości. Dary można przekazywać bezpośrednio do placówki mieszczącej się przy Alei Niepodległości 153 w Pile.